gdzie chciałam Wam pokazać album podróżniczy, ale w takim klimacie bardziej kobiecym. Jest on zrobiony z kolekcji Wanderlust od Mintai Papers. I tak wygląda, dosyć gruby. Ma 6 kart. Na grzbiecie mamy chwościk z zawieszkami. Taki tutaj mamy aparacik. Tutaj jest Made with Love. I pochodzą one ze sklepu zielonekoty.pl. Album miał być taki bardziej rowerowy, więc tutaj na okładce jest właśnie motyw roweru. I mamy też napis. Mamy też napis album. On jest kilka razy wycięty z wykrojnika, więc jest podniesiony i pociągnięty glossy accent. I zaglądniemy do środka. Pierwsza strona. Na pierwszej stronie mamy kieszonkę z wykrojnika. W środku są maty. Tutaj zrobiłam takie maty, nie wiem czy to widać. Takie maty z ciurkacza. I tutaj otwieramy tą klapkę i mamy miejsce na dwa zdjęcia. Pokusiłam się o wklejenie mat, ponieważ myślę, że jednak to będzie ułatwienie dla osoby, która będzie ten album uzupełniała. Dwie bliźniacze strony. W jednej mamy książeczkę i zwykłą kartę. W drugiej mamy dwie maty. Jedna jest wykończona i z podklejonym papierem, druga jest czysta. Tutaj mamy kopertkę, która jest zamykana na sznureczek i w środku są jeszcze karty z kolekcji, na których oczywiście można coś albo przykleić małe zdjęcie, albo coś zapisać. I tutaj też mamy takie zawieszki, to jest kotwica i muszelka i one również są ze sklepu zielonekoty.pl. Lecimy dalej. Na tej stronie mamy, czekajcie, może to zabiorę, bo nam tutaj cień robi. Tutaj mamy kieszonkę boczną, kieszonce oczywiście maty, karty. Tutaj można spokojnie jakieś mniejsze zdjęcie albo coś sobie tutaj napisać. I teraz tak, otwieramy w jedną stronę klapkę, a miejsce na dwa zdjęcia i w drugą stronę i tu również jest miejsce na dwa zdjęcia. Tutaj mamy głęboką kieszeń. Przepraszam za to światło, ale dzisiaj jest dość słonecznie i no niestety chyba tego nie wyeliminuje. Także mamy tutaj dwie maty w środku i tutaj mam jeszcze taką, zrobiłam klapeczkę. Pokazuję. Jest klapeczka i tutaj też można coś zapisać, bo wkleić zdjęcie. Tutaj mamy strony. Na stronie mamy matę, też taką przyozdobioną. Tutaj mamy też matę do wklejania zdjęcia pionowego i tutaj mamy w tej klapce kieszonkę. Oczywiście tutaj te wszystkie klapki są zamykane na magnesy zazwyczaj. Na tej stronie otwieramy klapkę raz, klapkę dwa. Na tej klapce nic nie ma, tu można sobie coś napisać. Tutaj mamy miejsce na dwa zdjęcia, tutaj na trzecie pionowe. I tutaj mamy jeszcze taki takie miejsce, można powiedzieć sekrecik. Tutaj można coś sobie napisać, albo ewentualnie wkleić jakieś mniejsze zdjęcia. I to jest już zawiązywane na wstążeczkę. Następna strona. Tutaj mamy taką połóweczkę strony. Tutaj jest miejsce na zdjęcie. O, tak to wygląda. I tutaj mamy miejsce na zdjęcia i tym razem jest to zamykane też na wstążeczkę, ale jakby w drugą stronę. Tutaj mamy stronę tą taką krzyżową i mamy książeczkę. Tutaj jest tą pierwszą, a za drugą mamy maty. To też maty wykończone. Tutaj mamy standardowy belly band. Za belly bandem dwie maty, jedna oklejona i ozdobiona. To są elementy wycięte z arkusza dodatków i też tutaj podklejone. No i to są troszeczkę na taśmie 3D.
To jest strona, którą podpatrzyłam u Ani z kanału Ania Tworzy. Ja taką stronę już robiłam wcześniej, taka, że właśnie jest góra, dół i jest tutaj wsuwana mata. Ale u Ani podpatrzyłam, że ona jeszcze tutaj na te dwa elementy nakleiła książeczkę i ja też się o to pokusiłam, także jest tutaj książeczka. Książeczka otwierana na magnes również. I tutaj też jest motyw właśnie roweru. I już ostatnia strona. Też taka dość charakterystyczna dla mnie, bo to jest wodospad, ale zamykany. I mamy tutaj kilka miejsc na zdjęcia. I wszystko się zamyka. Ciach. I tutaj też jest element wycięty, też delikatnie poniesiony. Także tak wygląda album. Jest podróżniczy, ale jest też kobiecy. Świetnie się pracował z tą kolekcją, także bardzo ją polecam. Jest to taki właśnie fajny troszeczkę odskoczenie od tych takich typowo podróżniczych, ciemniejszych, zielonych, niebieskich kolekcji. A ta jest naprawdę idealnie kobieca, piękna, różowy, trochę różowego, trochę turkusu, trochę beżu. Także dość fajnie wygląda to w albumie. Mam nadzieję, że zamieszkają w tym albumie same wspaniałe wspomnienia. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.